Jedziem, Pawełku, jedziem! Jesteśmy w Boost Factory, w Łańcucie. I tak to wygląda. Siema. Siema, no. Cześć. Krzyku. Dobra. Ale macie zajebistą tam ciapę. Dzień dobry. Dobry. Ojejku, jaki przystojny. Cześć. Ja przystojny? Nie, jestem przystojny. Ładnie wygląda, co? Proszę. Ładnie wygląda. Będzie bajecznie. Mocno. No, 6 są. Ale 400 koni mieli skrzynię małą. Getraga. Na 0,6 bara. Jak jest już, powiedzmy, używana, no nie? No, ona jest używana, no. No, dokładnie. No, ale wiesz, w różnym stanie są. Nie? Więc na 0,6, 0,7 bara, to ona po jednym pomiarze. I to dojedziesz do samego końca, wciśniesz sprzęgło i skrzynia pada. Gdzieś na zbawienie. O kurwa. I podobno nic się nie rozpada, tylko wałek jest luźny. To jest dobrze przyczepne. No, bardziej niż asfalt, tak? Tak jakbyś założył slika? No, na oponę i na dobry asfalt? To zależy od opony, jaką masz. Okej, ale jak założysz zajebistą oponę, nie? Tutaj i tutaj, to klei lepiej niż jakbyś jeździł na dobrym, zajebistym sliku na torze, nie? No, to zależy, wiesz. To dlatego wykurwia, bo to jest przeciążenie takie, że hej. Od średnicy rolek zależy, co nie? I od tego, jaką masz oponę. No. Tak na jednej osi bez problemu na takiej rolce to możesz sobie 800 N czy 900 przykładać, nie? Mm-hmm. No to nie odzrywa. To co, zaczynamy coś robić? Nie chcę wam się. Kto by to kierował? Ja mogę obsługiwać laptopa i sobie siąść obok i pomagać jak coś. To dawaj słabo. Miejsca. Jest poważnie. Poważnie, no. No fajnie, przeszli. Odstawiamy? Co? Na którym pomiarze się coś wysypie? Myślisz? Paweł! Obstawiamy? Słyszysz? Ale zostaw, jest co? Tak. Odwiedziny? Co, hamownia tak obciąża? Mówisz no nie, no zobaczymy, na którym się wysypie, nie? Ale co się wysypie? No coś, w aucie, nie? Ale co? No nie, zobaczymy, no. Nie musi się gdzieś. Może się nie wysypać nic, nie? Ale już stawiasz dwie dychy. Stawiam dwie dychy, że się coś wysypie na czwartym pomiarze. Tak? Czwarty pomiar. Ile dajesz? Nie daje nic, bo pewnie możliwe, kurwa, bo ty tu pewnie jesteś codziennie, nie? Pracujesz tu. Nie, ja w Krakowie robię. Wcale mi nie do śmiechu tak słuchać, na którym się wysra, kurwa. Bo wjebane jest czasu i gotówki i wszystkiego, nie? Weź. Ale widziałem, Paweł, widziałem jak ją tam obsiada ten tył i mówię, Boże kochany, a Paweł tą hamuje jeszcze bardziej, tam sobie wyobrażam jak ta półoś tam, wiesz, albo ten dyfer, albo ta skrzynia, nie? Schiza. No to tu ma obciążenie, nie? Jak sobie da, to można sobie... I zobacz, i sobie robisz leciutko wszystko, trzymasz gaz, nie? I sobie tam wchodzisz różne, tak jakbyś podzielił tort na milion kawałków, bo możesz sobie wejść wszystko, a tak to nie ma czasu. Na drodze nie patrzysz, czy ci ktoś wyjedzie, czy nie? No za mnie nie wystroić. 10 minut po hamowni, tyle co. A jakie obciążenie jest tak naprawdę najlepsze? Ja się nie znam, tylko zadaję ci takie pytanie. My sami mierzyliśmy teraz bez obciążenia, nie? Bo mam hamownię na... Bez obciążenia ona na 600 koni na jednej osi mierzy. Siadasz z nami? Nie. Daj sobie tak, TPS. MAF. MAF. Znaczy MAF. Potem tak, NOX sensor voltage sobie ustaw. Map? Czy load? No load, ale możesz sobie ustawić też tego. Poziomy na NOX sensorach, żebyśmy wiedzieli, czy tam volta przekracza, czy nie. To będzie to? Dociążyłem tył teraz swoim dupskim.
Nic się tam nie stanie chyba. Będzie głośno. Trudno. Ale powiem wam, że nie siedziałem tu z tyłu, nie? Jak odcięcie ma. Plus taki, że można sobie siedzieć z tyłu. Vanos masz? Vanos jest zjebany w tym softie, jest tak, że kurwa jak zagrasz ten MS-47.2 to jest jakoś pojebane coś i pokazuje 12 stopni cały czas. A winkie pokaże ci normalnie. Więc musiałbym winkie sprawdzić. No to nie wiem, bo coś masz nie tak z górą. No na razie dałem w softie, bo nosa na 0 dałem. Na sztywno. Cały czas. Zazwyczaj nie grzebie, to ci nie podpowiem. Mi zawsze to chodziło. No dobra, chuj, zobaczymy jak... Nie będzie tutaj nic widać, to włączę po prostu inplay i zobaczymy tam. Jedziemy właśnie. Mijamy Grójec. Po lewej dziedzinie. Maskę nigdy... nam otworzyły. O kurde, maska. Już się nie rozpędzam. No ja nie daję gazu. Co już dawać? No nie wiem, bo nie wiem co chcesz zrobić teraz. No nie wiem, chyba jemy do dziedzinie, żeby zobaczyć czemu stykło. No też przygotować, no. Ja już jestem gotowy, tylko powiedz jak chcesz mierzyć, czy masz start lodowania. Mam Logera do Deta też. No. Jest poprawa. Poprawa, nie? Wyrównało ten dołek. Myślę, że jeszcze potrafię. Jeszcze ten środek, nie? Teraz się zrobił taki lekki. Wiesz co, tutaj jeszcze nie widać, bo dopiero się liczą strata, wiesz? Aha. Myślę, że tak zaczyna przy 3000. Gorzej wstawać może było Vanosa wyłączyłem. A Vanos wyłączyłem. Vanosa wyłączyłem całkiem. No to jest gorsze wstawanie, nie? No. Gorszy dół, ale góra jest lepsza. Jak chcesz, ale możemy to może powtórzyć. Być kwestia zapłonu, że lepiej jest to jest góra, nie? Od zapłonu. No to mów, czy robimy pomiar, czy przerywamy? Sławciu, kurczę. Działasz pod presją. Dużo rzeczy nowych. To jest zapłon? Hamownia. 25 stopni. No. Było. Paweł obok. Przy 6700. 25 stopni. Kurwa, ale zajebiście wygodnie. To co, może włączę Vanosa z powrotem i trochę i zapłonu dorzucę ze stopień? Mówię, ja mi sobie wydaje, ja nie widzę ile tam masz na Noxa Sore Voltage. Zobacz. Już. Czy masz 0,6, 0,7, 0,9? Było w pewnym momencie 1,4 na jednym. A no przy i przy jakich obrotach? Przy jakich obrotach? To 1, było przy 6,6. Czekaj, 6,600, no. No to wysoko już było. 6,700, a jeszcze czujnik nie są w ogóle tutaj. Ja też nie za bardzo nic nie słyszałem. Mhm. Kompletnie. No ale no pokaż mi, a masz obydwa zlogowane? Tak. To masz i obydwa pierwszy, ile? Pierwszy pokaż i mi. To masz pierwszy i drugi. Dwie ostatnie kolumny. No to już jest źle, jak jest 1,4. Jest za duże, jest 25 stopni zapłonu, tak? Tak. No, coś mu się nie podoba. A FR-a nie mamy też, nie? Górą, ile było? Na 11 zszedł. Patrzyłem. Niezwykle słabo wygląda, nie? No, ta góra, kurwa, kiśnie zajebiście. Przony film, nie? Wygładzanie. No to obóz jest git, to z czymś innym masz problem. Możliwe, że z Vanosem na przykład, albo z czymś innym. To możemy zlogować tego Vanosa, dobra, to nie będziemy teraz ugrywać, tylko zlogujemy Vanosa. Żeby działał, tak? No, zobaczymy na linkie. No coś jest nie tak z samochodem, że nie chcę do odcinki iść, nie? 5 chyba, 25, no teraz jest dobrze, nie? Zobaczymy, czy coś by działo pod obciążeniem. No.
Byle wytrzymało. Włącz sobie różne logery, żebyś miał, jakby coś się wysrało, żebyśmy wiedzieli, nie? Dobra, dobra, dobra. Ja już jestem przygotowany. Tak, ja muszę odpalić. Widać, że on nie chce iść. To 5200 i sygnał prędkości cię nie odwala. Nie chodzi na jeden. Co? Nie, dobra. Sygnał prędkości masz wyrzucony? Właśnie nie ma sygnału prędkości, bo liczniki są zjebane. Ale w MS-ie, czy masz wybalowo? Nie, nie, nie. Zmień sobie to. Tam jest w Rob Riderze chyba HSS error coś tam. Możliwe, że to cię trzyma. I on na przykład sobie jakoś dziwnie reaguje później. Wiem. Tutaj to nie mam co ciąć w tym filmie. To będzie chciał, to sobie obejrzy. No tak. On zainteresowany. Możesz mi pokazać? To ci podpowiem może. Nie widzę właśnie. No i daj sobie limiters. Masz vehicle speed limit i tam niżej nie, masz czekaj, to? Nie, czekaj, to nie widzę. VSSR, bo jest 7. No to jest zmienione. No, widzisz, popatrz, ewidentnie widać, że, widzę, że on chce wstać, idzie i potem od pewnego momentu macie jakiś problem. Może brakować wtryskiwaczy na przykład, nie wiem jakie masz wtryski. 550, nie powinno raczej. Ale pokaż czas wtrysku, masz logowany? Właśnie wyłączyłem, kurwa, tego. Ale poprzedni może masz, nie? Nie zapisałem tego loga z tego. No ale to mówię, 550 to... Nie powinno braknąć. Przy czterocylindrowcu. Pamiętam, że 14, coś 15 było ostatnio. Więc... Mhm. Jeszcze powinno... No jest jakiś problem, który musicie rozwiązać, bo on nie ma góry po prostu, nie? Kurwa... Bo on powinien tu czerwoną linią... Wiem, rozumiem. Pokazywałem ci, patrz, o tamta jest różowa, nie? No i jest do cięcia, co prawda jest odcięcie tutaj na 6800. Teraz. Więc on by tak nie spadał, on jakby było trochę krócej. Ale spadłby później troszeczkę, nie? Tak by spadł. Znaczy też by dalej by spadał, ale to jakby się wykres szybciej skończył, to tak. By tak brzydko to nie wyglądało. Mówię, odcinkę na 5000. No i moc w odcince. A więcej to coś jest niehalo. Kurwa mać. Wiesz co, na dzisiaj chyba zakończymy już. Dobra, ja tu to trzeba poszukać, co nie? Półtorej stopnia wycofę. Słabo, to kurwa było. Chyba nie będzie spało, to ogarnie. No, będzie szukał. No. W mapie. Kolumb. No, nie wiem. Ale tak naprawdę, wiesz co, my dzisiaj wyjechaliśmy, to taki rzut na taśmę. On siedział, po drodze cały czas ustawiał. Nie, właśnie mi kurwa, żywiać mi się chciało coś, kurwa. No bo za kręgiem. Jak się jedzie, to jest niewygodnie. No. Co? Wiem, zagaś furę. Co? Przemknij trochę światełko. Już przypał? Tutaj jeszcze parę popraweczek trzeba będzie zrobić. Coś tam ze zgrywusami, a tutaj mamy 2 litry Skoda. Właśnie ten DSG. Wszystko i on jest zmieniony, jest DSG, jest podkręcony, nie? Wszystko szybciej. Kurwa, zajebiście to idzie. A spalanie? Zależy gdzie, jadę w Bieszczady to 4,7. No kurwa, i to jest zajebiste, co? No i wracamy ze strojenia. Jest blokada na 5500. Odcięcie, bo jest spadek nagły. Trzeba będzie dojść, o co chodzi. No i jak się uda, to przyjedziemy jeszcze raz schamować, o ile uda się rozwiązać problem. Na razie jest chyba 400 koni i newtonów nie pamiętam.